I witam w kolejnej odsłonie open source'owego symulatora Flight Gear. A tematem dzisiejszego odcinka będzie dodatek FG Camera. Jest to temat podesłany przez Sokoła, także pozdrowienia dla Sokoła i dzięki za podesłanie tego tematu. Ja ten dodatek widziałem kiedyś, ale jakoś nie wgłębiałem się w niego, także tutaj Soku mnie bardziej zmobilizował, żeby spojrzeć na to i zainstalować, skonfigurować to i zobaczyć, jak to działa. Także czym jest FG Camera? Tutaj mamy stronę w wiki poświęconą temu dodatkowi. To wszystko jest w budowie, jeszcze ten artykuł nawet napisany, ale dobra. FG Camera to jest alternatywny system widoków dla Flight Gear, napisany w języku skryptowym Nasal. No i to ma cechy podobne do dodatku z Flight Simulator X. I to był dodatek EZDoc Camera. Ja latałem jak kiedyś na FSX-ie, to rzeczywiście zakupiłem sobie ten dodatek EZDoc Camera dla FSX-a. No i można powiedzieć, że tak i tam, tak i tutaj ma to swoje plusy, minusy. Można powiedzieć, że rzeczywiście poprawia to pracę kamer. Mamy lepsze też efekty wizualne. Mamy też pewne takie efekty jak trzęsienie się głowy. No jak zobaczymy sobie tutaj ten opis, mamy tutaj opis jak to ściągnąć i zainstalować, ale nie róbcie tego. Ja tutaj popełniłem powiedzmy ten błąd i straciłem parę godzin na to, żeby to w ogóle działało i uruchomić to, bo tutaj też trzeba kopiować pliki do instalacji Flight Geara, czego już nie powinniśmy robić w dzisiejszych czasach. To jest bardzo stary dodatek, tu mamy chyba aktualizację ostatnią, tak, 2014. Także tutaj również Sokół podesłał mi link do forka tego dodatku. Co ciekawe, jest to napisane przez Sławka Mikułę, także z Polski, także pozdrawiamy Sławka. I Sławek odwalił kawał dobrej roboty, dlatego że tutaj przebudował ten dodatek tak, żeby on był kompatybilny z Flight Gear Add-on, czyli mamy teraz łatwą instalację tego dodatku, nie musimy nic już modyfikować i zmieniać w plikach instalacyjnych Flight Geara, ani podmieniać tam żadnych plików. Tu dodatkowo też Sławek wykonał jakieś małe poprawki. Także ja sobie zainstalowałem tą wersję i potestowałem ją. Ona też nie do końca mi dobrze działała. Był przynajmniej jeden błąd krytyczny, który uniemożliwiał dodawanie nowej kamery, ale to sobie zobaczymy. Ale też sam usprawniłem to trochę na moje potrzeby i myślę, że wam też takie poprawki, które ja poczyniłem, się wam przydadzą. Także zrobię też forka z tego branch'a i umieszczę to na swoim GitHubie. Ale też warto wiedzieć, że już ten branch został sforkowany dwa razy. Jak zobaczymy sobie forki tego, to mamy dwa forki. Ten pierwszy niestety mi w ogóle nie działał i nie chciało mi się już tam dłubać i grzebać, dlaczego on nie działa. Ten drugi od Gispda, on działa, można się go sobie zainstalować, znaczy działa na tyle, że on się wam zainstaluje, z tym, że nie działa tam wiele innych rzeczy. Oraz ten w ogóle dodatek został całkowicie przebudowany, tutaj zmieniono GUI tego dodatku. Mnie akurat to GUI nie przypadło do gustu, bo jest bardzo wielkie. Tak, gdyż mamy, że jest to wersja 1.3 tego dodatku. Jak chcecie, możecie to sobie zainstalować, niestety mi tam nie działały też skróty klawiszowe do zmiany kamery. Ale to sobie też wszystko zobaczymy, zainstaluję to też i zobaczymy też w akcji tą wersję 1.3. W każdym bądź razie wróćmy tutaj do repozytorium Sławka i pobierzmy to sobie. Ja zrobię sobie download zip. No i mam ściągniętą moją paczuszkę, rozpakuję to sobie. Spakuj tutaj. Zmienię nazwy, bo jest strasznie długa. Dam po prostu FG Camera. Może sobie dopiszę Sławek. O, żebym wiedział, że to jest fork od Sławka. No i teraz skopiuję sobie ten katalog i przejdę tutaj do mojej dokumenty Flight Gear. Tu mam w ogóle stworzony sobie katalog na addonsy dla Flight Geara, więc ja sobie to wkleję tutaj. Także jest tutaj ten dodatek. Teraz musimy oczywiście go dodać do launchera we Flight Gear. Także uruchamiamy launchera. Idziemy w dodatki i tutaj dodajemy sobie tak i w moje dokumenty Flight Gear addons i wskazujemy nasz dodatek. Wybierz folder. Jest dodane, co jest ciekawe, tutaj Sławek dodał też polskie tłumaczenia. Także mam tam po polsku napisany opis tego dodatku. Ja sobie wezmę na początek oczywiście jakiś tam defaultowy samolocik, dajmy naszą Cessnę, zobaczymy sobie na dzień dobry, jak to działa.
Jesteśmy w kokpicie i tak, tutaj pierwsza rzecz to w menu widok rzeczywiście dodaje nam się nowa pozycja FG Camera. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że coś nie działa, że ten dodatek nie działa albo coś jest po prostu tam popsute. Tak było w tej wersji 1.3 od jednego forka, ale tutaj mamy to menu, więc jest dobrze. Kolejna ważna rzecz, którą trzeba wiedzieć, to ta kamera zmienia konfigurację myszy. Co mi się osobiście nie podoba, ale jest też na to obejście. Tak, bo ten dodatek tutaj nam zmienia konfigurację, że kliknięcie prawym przyciskiem myszy tak zmienia zachowanie myszy. Ja preferuję tą pierwszą wersję, że po prostu prawy przycisk myszy obraca mi kamerę, ale jakoby tutaj ten FG kamera no po prostu wymusza ten tryb drugi. Więc teraz, żeby się rozglądać, to ja trzymam prawy i nic się nie dzieje. O, teraz dopiero zadziałał, bo muszę po prostu kliknąć prawym, puścić i dopiero się rozglądam. W ogóle już nie trzymając przycisku myszy, muszę znowu kliknąć prawym, żeby mieć wskaźnik. Tu oczywiście jak sobie odłączę jeszcze tą opcję Disable Flight Control via Mouse, no to mamy prawym to sterowanie, prawym rozglądanie, prawym wskaźnik. To jest niefajne, bo jeżeli mamy joysticki, to ciężko się tym steruje, tym bardziej, że możemy tym prawy przycisk myszy odpowiada też za to tabulator, więc nie musimy używać prawego przycisku myszy. Ja też dodatkowo wyłączam sobie sterowanie przez mysz, dzięki czemu już prawym mam tylko rozglądanie się i kursor. Znika mi ta opcja sterowania i bardzo dobrze, bo jak mamy joystick, to jest to nam niepotrzebne sterowanie myszą. Na szczęście FG Camera ma tutaj options i możemy sobie zaznaczyć ten checkbox Spring Loaded Mouse Mode. To jakby dziwna to jest nazwa, ale to właśnie jakby symuluje nam rozglądanie się prawym przyciskiem myszy. Coś mi to teraz też nie działa. Aha, nie działa mi dlatego, bo jeszcze muszę zaznaczyć ten widok z FG Camera. To też jest troszkę pokręcone, ale zaraz do tego wrócimy. Ok, i teraz mogę się rozglądać normalnie trzymając prawy przycisk myszy, jak to do czego się już przyzwyczaiłem. A dlaczego mi to nie działało wcześniej? Dlatego, że byłem w widoku defaultowym od Flight Geara, czyli w Cockpit View. Bo tutaj klawisz V też działa. Co uważam za zaletę, bo jednak mogę się szybko przełączyć na przykład na widoki zewnętrzne i na te w ogóle domyślne widoki, jakie oferuje Flight Gear. A dodatkowo mogę tutaj sobie kliknąć na tak moją defaultową kamerę, pierwszą kamerę, jaką mamy domyślnie w FG Camera. I teraz jesteśmy w trybie jakby FG Camera. I teraz działa mysz tak jak tutaj FG Camera każe, czyli ta opcja Spring Loaded po prostu powoduje, że prawy przycisk myszy obraca kamerę. A jeżeli dam klawisz V i jakby wyjdę z trybu FG Camera i przejdę do trybu kamer domyślnych Flight Geara, no to teraz działa mi to tak jak jest tutaj ustawione w konfiguracji myszy. No i niestety prawy przycisk myszy zmienia tryb działania w ogóle, tak rozglądanie się albo sterowanie. No jest to dla mnie już taki minus, bo muszę tutaj, no nie działa mi trzymanie prawego przycisku myszy, tylko muszę kliknąć prawy przycisk myszy i wtedy cały czas się rozglądam. Muszę znowu kliknąć prawy przycisk myszy, żeby przejść do wskaźnika. Także taki jeden mały mankament, no ale cóż, to jeszcze można z tym żyć. Przejdę teraz do widoku FG Camera. Ale są tu poważniejsze błędy i zaraz je sobie zobaczymy. Może zobaczmy tutaj tą opcję, tak? Mamy na razie pierwszą kamerę. Teraz możemy tą kamerę skopiować i stworzyć sobie drugą kamerę. Ja na przykład ją sobie teraz skopiuję. Tak, i teraz ta domyślna kamera. Utworzyła mi się kopia z tej kamery. Jest to też default copy podpisane. I mam jakby drugą kamerę. Oczywiście tu się teraz nic nie zmienia, jak klikam, bo ta kamera druga jest skopiowana i ona po prostu ma takie same ustawienia jak ta pierwsza, więc nie widzimy żadnych zmian. Ale na przykład tą kamerę drugą ustawię sobie jako, powiedzmy, zbliżenie paneli. Tutaj co ciekawe, możemy klawiszami strzałek poruszać taką kamerą. Także lewo, prawo, przód i tył. Ale też możemy użyć Shift Page Up, żeby podnieść kamerę, Shift Page Down, żeby obniżyć kamerę. To jak widzimy, ta kamera dosyć wolno się porusza, to też możemy sobie zmienić. Możemy iść tutaj w konfigurację. I tutaj mamy tak Linear Velocity w metrach na sekundę. Możemy to sobie troszkę przyspieszyć, dam na przykład 0,3. Tutaj jest co ciekawe, cokolwiek wpisujemy w te pola tekstowe, musimy wcisnąć tabulator, żeby to zostało przyjęte.
No też taki mankament niestety. I tu dajemy store position. Tu jeszcze dam save'a na wszelki wypadek i teraz no poruszam się to troszkę szybciej. No ale dobrze, ja sobie teraz tutaj przybliżę widok. Tak, o, na panele powiedzmy. Teraz ważne jest to, że chcemy zapisać taką kamerę, że sobie zmieniliśmy jej pozycję, czy tam cokolwiek. Musimy znowu wejść w konfigurację tej kamery, oczywiście mając ją tutaj wybraną. I musimy dać store position. Tak, i teraz zostało zapisane. Zapisane, ale na razie lokalnie, jeszcze nie na dysk. Żeby zapisać na dysk, dajemy teraz save tutaj. OK, jesteśmy pewni, że mamy wszystko zapisane i teraz możemy się przełączyć między tymi dwiema kamerami. I co jest fajne, mamy właśnie płynne przejście, tak jak to właśnie w tym dodatku EZ-Dock kamera dla FSX-a. Tutaj też w konfiguracji możemy zmieniać prędkość też ruchu, jakby tej translacji między tymi dwiema kamerami. To jest tutaj ten parametr. W tej chwili jest to 1 sekunda, czyli po prostu zmiana kamery trwa 1 sekundę, co też widać, tak? Jeżeli sobie kliknę, mija sekunda i mam kamerę zmienioną. Jeżeli chcemy sobie to na przykład wydłużyć, to na przykład dajmy sobie 2 sekundy, ale nie wiem, czy dla obydwu nie trzeba będzie tak dać. O, tu już mamy 2 sekundy, ale na tą mamy sekundę, no bo to też dla tej kamery trzeba byłoby też ustawić na przykład ten sam czas 2 sekundy. I teraz przełączanie się między dwiema kamerami będzie trwało zawsze 2 sekundy, nieważne w którą stronę będę się przełączał. No ja tutaj jednak wolę sekundę, bo to jest w miarę taki czas nie za długi też i nie za krótki. OK, wolę coś takiego, dajmy save. Kolejna opcja to jest tutaj create new camera. Ta opcja jest niestety zabugowana. Tu wybieramy sobie typ kamery. Możemy dać sobie cockpit, albo że patrzymy na samolot, albo z samolotu patrzymy na coś. Tu mamy, że kamera zewnętrzna, jakby ze świata, która patrzy na samolot, ale ta opcja jest niedostępna i mamy po prostu kamerę świata, która też patrzy sobie gdzieś tam, ale to jest taka statyczna kamera. To nie jest zbyt fajne, bo no ta kamera, znaczy fajne, może do czegoś się przydaje, to po prostu kamera stoi w miejscu i tutaj nawet nie podąża za samolotem. Ale dam sobie na razie cockpit i powiedzmy, że nazwę sobie tą kamerę radio. Bo chciałbym sobie zrobić teraz zbliżenie na radio. No i mamy radio. No i teraz obrócę kamerę. To też jest troszkę mankament z obracaniem, bo obracanie w tym dodatku działa tak, że jak ja ruszę mysz w lewą stronę, o jak teraz, to kamera obraca mi się w prawo. Jest to bardzo nieintuicyjne dla mnie w tej chwili. Więc jest odwracanie zrobione na odwrót. Tak samo dam kamerę, chcę kamerę patrzeć do góry, to muszę myszką ciągnąć w dół. Także jest to wszystko na odwrót, ale dobrze, na razie ustawię sobie radio. Strzałka do przodu, żeby się tu przybliżyć. OK, może jeszcze oddalę. Czy nie oddalę, tylko obniżę i OK, dajmy sobie, że chcemy coś takiego, więc dajmy sobie tutaj config, store position i zapiszmy to wszystko i teraz no, mamy niby radio ustawione, tutaj mam ten widok, a default zmienił mi się na radio. To jest właśnie, o, teraz default i radio działają tak samo. To jest właśnie bug w tych skryptach NASAL, który powoduje, że jest niewłaściwe skopiowanie pozycji. Bo tutaj pozycja z tej kamery default nie została przekopiowana do pozycji radio, tylko zostało to tak zrobione, że radio korzysta z tej samej pozycji co default i teraz jeżeli ja zmienię pozycję, nieważne czy dla kamery tej drugiej radio, czy dla zerowej default, to teraz zawsze te dwie kamery będę zmieniał im pozycję. Także to są, jak dla mnie, są dwie rzeczy właśnie do naprawy, które no, trzeba naprawić. To jest właśnie tworzenie nowej kamery, jak i obracanie myszką, bo tutaj jest to zrobione na odwrót. Także ja teraz sobie to zamknę i poprawmy te dwie rzeczy. Także tak, idziemy tutaj sobie w ten dodatek, gdzie go sobie tutaj trzymamy. I idziemy do katalogu GUI. I tu mamy pliczek Create Camera, czyli ta opcja, która nam nie działała dobrze. Edytujmy to sobie. Tutaj jak przeskrolujemy w dół,
Zobaczymy, że mamy funkcję właśnie Create Camera, czyli to tworzenie nowej kamery. No i tu jest to oferelne przypisanie pozycji kamery. Czyli jest po prostu brana pozycja obecnej kamery, na której byliśmy. Ja byłem na przykład na pozycji default i tworzyłem sobie kamerę dla radia. I to jest ta kamera dla radia, którą sobie tam tworzyłem. No i mamy po prostu zwykłe przypisanie, które powoduje ten błąd, że teraz zarówno kamera, na przykład ta nowa otworzona, jak i ta, na której bazowaliśmy, będą używały tych samych danych do pozycji. Będą się odwoływały do tej samej pamięci trzymającej pozycję kamer, dzięki czemu no, dwie kamery, znaczy kamera defaultowa straci swoją pozycję, bo będzie zachowywała się tak samo jak teraz radio. Żeby to naprawić, tutaj musimy powiedzieć, że chcemy tą tablicę skopiować, a nie przypisać, więc mówimy, że chcemy skopiować całą tablicę, czyli od indeksu 0 do indeksu jakiegokolwiek na końcu, jaki będzie. Także taki zapis naprawi nam to. I to sobie zaraz zobaczymy. Dam teraz save. OK, to jest fix na kamerę, tworzenie nowej kamery. Teraz jeszcze naprawmy myszkę. Tutaj było to chyba w nasal i tu mamy mouse. I tu co ciekawe, musimy podmienić kolejność wykonywania obliczeń. Tu mamy na przykład coś takiego, żeby aktualną pozycję myszki od aktualnej pozycji tego kursora odjąć poprzednią pozycję kursora. Wystarczy, że to sobie zamienimy, że najpierw zrobimy, że od poprzedniej pozycji odejmiemy obecną. I to samo zróbmy tutaj. OK. No i uruchomy Flight Gear. I zobaczmy teraz, jak to będzie działać. OK, jesteśmy wczytani. Mamy tutaj dodatek z kamerą. Oczywiście teraz nasze kamery są dalej zepsute, czyli default wskazuje mi tak samo jak radio, no bo tak już się zapisało. Ale teraz raz, że widzę, że już kamera mi się obraca prawidłowo, czyli jak ruszam myszką w lewo, to kamera idzie w lewo, w prawo idzie w prawo, myszka do góry, kamera do góry, więc mam no, widok naprawiony. Ale żeby teraz naprawić ten widok default, no to niestety ja muszę tutaj znowuż albo usunąć to wszystko, całą tą konfigurację i zrobić sobie na nowo. Tak, żeby mieć znowu tą kamerę domyślną ustawioną prawidłowo. No albo musimy tutaj jakoś ręcznie, może tak zrobię na razie, tutaj o, tak sobie ustawić mniej więcej jak było. No powiedzmy, że coś takiego, więc dajmy teraz config, store i save. Radio default, dobrze, teraz działa. No i zobaczmy znowuż, czy działa nam ta opcja Create New Camera. Czy rzeczywiście teraz nie skopiuje nam znowuż wartości w powiązany sposób, że zmieni dwie kamery. Czyli ja mam znowu kamerę default ustawioną, teraz daję Create New Camera i dajmy sobie teraz panel bottom może, czyli dolny panel. Teraz jak damy Create, oczywiście ta kamera panel bottom, ona skopiuje sobie pozycję kamery z tej kamery defaultowej, czyli jak widzimy te dwie kamery teraz 0 i 3 mają takie same ustawienie, ale tym razem zmiana pozycji w panelu bottom nie spowoduje mi zmiany tej kamery pozycji default. Dobrze, ja może tutaj tylko zjadę w dół. I tu sobie przybliżę. OK, może coś takiego. Teraz config, store position, save i wróćmy do 0, tak, i już działa. Teraz default nie stracił swojej pozycji. Jest wszystko dobrze. Także jak dla mnie to są dwa minimalne fixy, jakie trzeba było wykonać w tym FG Camera, żeby to dla mnie działało tak, żeby to było jeszcze używalne. Bez tego no, byłoby słabo. Kolejna rzecz to zobaczmy teraz, jak sobie pozmieniać nazwy tych kamer. Na przykład mamy tutaj kamerę nazwaną default, ale powiedzmy, że chcemy zmienić jej nazwę na pilot. I tu mamy current camera, mamy napisaną jej nazwę. Wystarczy, że sobie to zmienimy i dajmy na przykład pilot. Tutaj miałem też zonka takiego, że no co, dawałem sobie save. To dalej jest default.
no nie wiem, zmieniam, no jest to dalej z default, nie zmieniło mi się. No tu niestety jest też ten mankament, że trzeba wcisnąć zawsze tabulator po zmodyfikowaniu jakiegokolwiek pola tekstowego. Dajmy pilot, teraz wciskamy tabulator. Teraz jakby fokus traci to pole tekstowe i teraz dopiero jest podmiana na naszą nazwę. Możemy teraz zapisać i dopiero jest tutaj zmienione. Już jest napisane pilot, a nie default. Tak samo zmienimy sobie tutaj. Dodajmy sobie panel na przykład. No i też teraz wpisałem, nic się nie zmienia. Daję tabulator, jest panel, jest OK, daję save. No i mamy nazwy pozmieniane. Tu mamy jeszcze coś takiego jak przyciski up, down, czyli możemy zmienić sobie kolejność danych kamer. Na przykład ja wybiorę tą kamerę trzecią. O, tu mam literówkę. Panel bottom. Tabulator jest zmienione, zapiszmy. Teraz ten panel bottom ja sobie podniosę o jedną pozycję do góry, czyli damy up. No i widzimy, że przeszło to do góry. Czyli mam teraz panel, panel bottom i radio. Zapiszmy. I teraz dodatkowo jeszcze zrobię sobie pewne usprawnienia, które już są powiedzmy opcjonalne, ale jak dla mnie, no też poprawiające wygodę używania tego. Bo na przykład tutaj widzimy, że mamy pod 0 kamerę tą domyślną i jak zamkniemy sobie to okienko, to możemy też oczywiście zmieniać sobie kamerę używając klawiatury. Czyli każda kamera jest podpisana tam 0, 1, 2, 3, więc na przykład kamera 0 to jest ta kamera pilot. 1 to jest panel, 2 bottom panel, 3 radio. 4 nie istnieje, więc domyślnie włącza się pilot. No i w ten sposób możemy się też zmieniać. Z tym, że mi się to nie podoba, że ta domyślna kamera jest pod klawiszem 0, a nie na przykład pod 1. No bo ja bym wolał no, mieć tak po kolei to 1, tak, a to mi włączy się panel, tak, albo jakaś inna kamera, jaką sobie zdefiniuję, a 0 jest gdzieś na końcu, co jest dla mnie niewygodne, więc to też sobie teraz zmienimy. Teraz w naszym tutaj dodatku kamera, idźmy sobie do GUI i tu mamy pliczek main XML. I tutaj w tym pliku main XML to jest oczywiście to główne okno dialogowe z tego dodatku FG Camera. Tu mamy taką funkcję jak update list. Ona nam wyświetla wszystkie nasze kamery, jakie mamy, tak? Wylistowuje te kamery, je wyświetla. Tutaj widzimy tą linijkę tekstu, jaka jest dodawana do wyświetlenia tej kamery, czyli jest i oznacza ten nasz indeks kamery, tą liczbę, która się na początku wyświetla, później mamy kropeczkę, później mamy nazwę tej kamery i w kwadratowych nawiasach mamy jeszcze kategorię kamery. I tutaj ja bym chciał wyświetlić sobie, poprawić to wyświetlanie, że to odliczanie będzie nie od 0, a będzie od 1, tak żeby miał też wizualnie to poprawione, czyli dam tutaj, po prostu dodam jedynkę do tego indeksu. Czyli teraz tam wyświetlanie nie będzie 0, 1, 2, 3, tylko będzie 1, 2, 3, 4. Ale to mi tylko poprawia wizualne wyświetlanie, tak żebym wiedział, że pod jedynką będę miał tą kamerę domyślną, a nie pod 0. Ale teraz musimy przypisać jeszcze klawisze, tak, że wciśnięcie 1 to tak naprawdę ustawi mi kamerę 0, a nie 1. A wciśnięcie 2 ma mi ustawić kamerę 1, a nie 2. Więc musimy jeszcze tutaj wejść do pliku FG Keyboard. Tutaj musimy odnaleźć te przypisania klawiszy 0, 1 i tak dalej. I to są te przypisania, tu już mamy klawisz 0, tu mamy klawisz 1, 2 i tak dalej. I teraz musimy zmienić taką kolejność, że klawisz 1 ma tak naprawdę odwołać się do indeksu kamery 0. Więc tu mamy kamera ID, zmieniamy na 0. Czyli idziemy o 1 w dół. Dwójka to jest 1. 9 to będzie 8. No to teraz 0 musi być 9. Więc tu jeszcze mamy 0 na początku i 0 będzie kamerą 9. Zapisujemy. Uruchommy teraz Flight Geara. Jesteśmy wczytani. Dajmy teraz 1 i mam kamerę pilot. 2 to jest panel. 1 pilot. Także widzimy, że już działa FG kamera i mam numerowanie od 1, a nie od 0. Tak? Także teraz mam też, że klawisz 1 to jest kamera pilot. I rzeczywiście mam tutaj tak tooltipa z podpisem, że zmienia mi się kamera na pilot. 2 panel, 3
panel bottom i czwórka radio. No, także takie kolejne usprawnienie sobie poczyniliśmy, które nam tutaj ułatwia pewnie operowanie w tych kamerach. Tutaj mamy właśnie zmianę tej kategorii. Ja szczerze mówiąc nie rozkminiłem, po co są te kategorie. Możemy dać, że na przykład panel będzie kategorii pierwszej. Dajemy tab i jest pierwszej. Panel bottom też będzie, powiedzmy, kategorii pierwszej. Ale co mi to zmienia? Nie mam pojęcia. Także no są te kategorie, można to sobie jakoś grupować w kategorie te widoki kamer, ale w zasadzie po co, nie wiem. Dajmy sobie jeszcze kamerę zewnętrzną, zobaczmy jak wygląda. Dajmy sobie Aircraft Look From, czyli taki widok z samolotu. Nie wiem jak to nazwać, dajmy jakiś tam X1, External 1. OK, to w zasadzie jest. W zasadzie to nie zmieniło mi kamery jakoś specjalnie. No nie wiem, dajmy sobie coś takiego. I tutaj też zobaczymy, że między kamerami 1, 2, 3, 4 jest płynne przejście, ale widok ten zewnętrzny to już taki jest skok, dlatego że to jest po prostu już inny typ kamery, tak? To jest właśnie ten typ kamery zewnętrznej. I po prostu kamera teraz skacze, a nie płynnie przechodzi, co też jest oczywiście spodziewanym efektem, bo rzeczywiście tu zmieniamy się na inny typ kamery. No i tutaj oczywiście mamy klawisz Delete, którym możemy po prostu usunąć kamerę. No i teraz usunąłem sobie tą kamerę z widoku zewnętrznego. Przyjrzymy się także jeszcze konfiguracji, co my tutaj mamy, bo mamy też parę ciekawych opcji. Pierwszy checkbox to jest Show Pop-up Tip, czyli oczywiście chodzi o ten tutaj pop-up, który się pokazuje, którą kamerę wybraliśmy. To jest przydatne, więc ja to sobie zostawiam. Pokazanie panelu 2D i tu możemy sobie włączyć o takie panele 2D dodatkowo na dole. Mamy do wyboru dwa rodzaje tych paneli. Visual Flight Rule i Controls Visual Flight Rule, co nam pokazuje też wychylenie tutaj sterów, no jak i też manetek ciągu, czy skoku śmigła, czy mieszanki. Tu jest bardzo fajna opcja Show Dialog, która może być pomocna. Tu chodzi o to, że w danej kamerze możemy sobie właśnie wybrać, że przełączając się na daną kamerę, możemy od razu też włączyć sobie jakieś okno dialogowe, które ma się wyświetlić. I to może być dowolne okno dialogowe, które tutaj Flight Gear w sobie ma, czy też może to być też okno dialogowe, które jest specjalnie napisane dla danego samolotu. No na przykład mamy takie okno dialogowe jak mapa. Na przykład jak dam sobie ten panel, dajmy sobie panel radia i powiedzmy, że w tym panelu chcemy jednocześnie otwierać sobie mapę, więc musimy znać nazwę tego okna, co nie jest oczywiste, bo to nie jest ta nazwa, co jest tutaj w menu napisana. Ale ja wiem, że dla mapy jest to nazwa po prostu map. Dajemy tabulator i zaznaczamy checkboxa. No, widzimy, od razu nam się mapa też pokazała. Zapiszę teraz tą pozycję i teraz jak damy, no, damy pilot, panel, ok, damy radio. I voilà, mamy od razu otwartą mapę. Możemy to sobie okienko też jakoś inaczej ustawić trochę. Niech będzie bardziej z lewej, a radio z prawej. Tu jeszcze store i save. Co też ciekawe, jak zmienię kamerę teraz na inną, to to okienko automatycznie mi się zamyka. To jest wręcz no, rewelacyjne. Chociaż nie wiem, czemu teraz mi się to zmieniło. OK, jest tam, gdzie chciałem, ale jak zmienię teraz kamerę, tak, to okienko mi się zamyka, wchodzę w radio i od razu mi się okienko włącza. Bardzo pomocne, ja to na przykład teraz używam w wahadłowcu kosmicznym, żeby sobie włączyć na przykład okienko klawiatury, kiedy sobie ustawiłem kamerę zbliżeniową na wyświetlacz CRT1. Także też jest to bardzo ciekawa opcja. A właśnie skąd sobie wziąć te nazwy okienek, jak te dialogi się nazywają? No to niestety musimy już pogrzebać w plikach konfiguracyjnych FlightGeara. Czyli idziemy do katalogu, gdzie FlightGear jest zainstalowany. U mnie program Files, FlightGear i wersja. Dalej idziemy w katalog Data.
I tu musimy iść w GUI i mamy na przykład menu bar. Edytujmy to sobie. Musimy poszukać coś, co się nazywa chyba dialog show. Show. Tak, dialog show. I tu mamy coś jak dialog name. No w zasadzie to możemy szukać po dialog name. I to są te namey, nazwy, które musimy podawać w konfiguracji FG camera. Mamy na przykład flight recorder save, flight recorder load. Mamy sound dialog. Input config, joystick config. To może mniej przydatne przy lataniu. Ale tu już też o, mamy pilot offset okienko, dostosowanie HUDA, powtórki. No także zależy jakie okno chcemy, tak? Możemy tą nazwę stąd po prostu powyciągać. Po prostu musimy poszukać menu i zobaczyć jakie tutaj menu jest, tak? Jak te okna dialogowe się tutaj nazywają. Ja na przykład miałem mapę, bo to jest właśnie nazwa map i tutaj widzimy, że to jest to pozycja menu, gdzie mamy właśnie okno dialogowe nazwane jako map dla właśnie mapy. Dobrze, zobaczmy dalej jaką mamy tutaj konfigurację. Dalej mamy kąt jako field of view, czyli pole widzenia. Domyślnie tutaj jest używane 65 stopni w tym FG camera. Jeżeli to jest dla nas ok, możemy tak sobie zostawić. Oczywiście możemy to sobie zmniejszyć, na przykład dajmy sobie 75, to zobaczymy jakby, że widok nam się oddala, tak? Mamy szersze pole widzenia. No dobrze, może zostawię na 65 tutaj. Tą opcję kolejną już widzieliśmy, to jest oczywiście czas przejścia między kamerami, ile ma trwać ta animacja przejścia, że na przykład jedną sekundę domyślnie, możemy oczywiście to sobie zmieniać. I view adjustment to jest właśnie prędkość, z jaką ma odbywać się poruszanie kamerą, bo zawsze możemy właśnie użyć klawiszy strzałek, page up, page down, żeby się przesuwać. I do tego służy właśnie ta opcja szybkości przesuwu linear velocity w metrach na sekundę. Jeżeli damy sobie naprawdę wysoką typu 10, zacznę się teraz przesuwać, o to widzimy jak to szybko teraz się przesuwa. No to bardziej dla widoków zewnętrznych wysokie wartości są wskazane. W kokpicie to tak powyżej jedynki chyba raczej bym nie wchodził. I mamy też zmianę prędkości kątowej w stopniach na sekundę z kolei. No tak jak można się domyśleć, będzie chodziło o prędkość obracania kamery. W tej chwili jest 30. Dajmy bardzo dużo, na przykład 90. Chociaż ciężko określić, czy rzeczywiście tak bardzo szybko się to porusza, bo aż tak bardzo różnicy jednak nie widzę. No nic, ciekawe, może to do końca nie działa. Kolejna opcja to jest low pass filter. To jest w dokumentacji opisane jako gładkość poruszania kamery. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia o co chodzi, bo nigdy tej opcji jeszcze nie zmieniałem. Mamy 0,2, no nie wiem, dajmy 20. Nie, jest 0,2. To cóż ja tu mogę zmienić, 0,9. OK. Też ciężko mi teraz ustalić, cóż to za gładkość. Także no ja tej opcji nigdy nie ruszałem, zostawmy to. Mamy też czułość myszy oczywiście, tu też będę to zostawiał. Tu też mamy gładkość dla myszy, ten low pass filter, czyli tą gładkość teraz przesuwania myszy. Tu mamy akurat 0,1 ustawione. I kolejne ciekawe opcje to jest ten random tutaj na przykład przycisk. Możemy sobie całkiem włączyć albo włączyć. Tu mamy pewne trzy generatory dla ruchu głowy, takiego randomowego trzęsienia się bardziej tej głowy, czyli tej całej kamery, tak żeby tutaj nam się tak jakieś tam trzęsienia były. No tu mamy mnóstwo pokręteł i suwaków generatorów, w którą stronę to ma się trząść i w jaki sposób. Tutaj mamy po której osi X, Y, Z, a tu mamy po obrotach, czyli pochylenia, odchylenia i przechylenia.
Tutaj, no ja przeważnie, jak chcę z tego korzystać, to klikam sobie import. Tu mamy pewne presety gotowe tych generatorów. Tu mi wygląda na General Aviation Cockpit Air, czyli w powietrzu. Tu mamy General Aviation Cockpit Ground, czyli gdy stoimy na ziemi. Trochę niefajne, że trzeba się to przełączyć, bo co, bo jak teraz ja wystartuję, to powinien sobie zmienić na Air. I teraz widzimy, no jak ta kamera mi się bardziej tutaj rusza i trzęsie. Tu mamy jeszcze jakieś presety Aircraft Air 1 i 2. Chociaż nie wiem, czemu mi to pozycję tak zmienia. Cóż to za dziwne ruchy. Okej, to mi gania po całym kokpicie ta kamera. No tutaj możemy sobie na przykład zostawić tą R, jak chcemy, gdy jesteśmy w powietrzu, oczywiście, gdy lecimy i tak, mamy takie no tutaj trzęsienie. No minus jest taki, że możemy chcieć tutaj trafić wskaźnikiem na jakieś tutaj przełączniki, a tu po prostu nam się kamera trzęsie i będzie to utrudnione. No wtedy możemy się przełączać na te inne panele, które tutaj się nie trzęsą, na te inne kamery, które się nie trzęsą i teraz możemy klikać. No ale kto co lubi, tutaj można sobie takie trzęsienie włączyć. No co też było takim no wielkim featurem w tym EZ-Dock kamera, że mieliśmy trzęsącą się kamerę i to było takie wow. Także tutaj też możemy to sobie włączyć, jak kto co lubi. I mamy jeszcze kolejne ustawienie, to jest DHM, to jest Dynamic Head Movement. Tutaj szczerze mówiąc też w te opcje się nie wgryzałem. No po nazwie można tutaj wnioskować, że to jest jakieś dynamiczne poruszanie głowy. Coś w tym stylu, mamy tu różne ustawienia co do tego. Takie ogólne, masa głowy. Czy mamy ciężką głowę? Deload Release. Nie wiem, na ile to coś zmienia, nie widzę różnicy w tej chwili. Tu mamy konfigurację do trzech osi X, Y, Z. I też mamy tu jakieś constant deload, impulse deload, head bank, czyli przechyły na lewo, prawo chyba, ale jakoś niespecjalnie odczuwam, żeby coś się to zmieniało. Nie wiem, czy też trzeba zapisać. No nic, w każdym razie ja tych opcji no nie używałem. Tutaj może doświadczalnie możecie się pobawić, może zauważycie jakieś różnice. Ja te opcje na razie zostawiam wyłączone. No czasami sobie włączałem rzeczywiście to trzęsienie. Przeważnie z tego importu korzystałem, żeby tutaj nie konfigurować tych wszystkich suwaczków, bo tu chyba można spędzić godziny, żeby to wszystko sobie poustawiać. Widzimy, jak tutaj te suwaczki balansują generatorów. No i tak ogólnie wygląda konfiguracja. Tutaj oczywiście pamiętajmy, że jak się przełączamy na daną kamerę, to oczywiście konfiguracja już dotyczy tej kamery, którą mamy wybraną. Także to jest o tyle fajne, że nie musimy rzeczywiście zamykać tego okna, przeładowywać go. Od razu jesteśmy w konfiguracji danej wybranej kamery. No i jeszcze chciałbym powiedzieć o pewnych minusach tego, no bo oczywiście można powiedzieć, że to jest bardzo fajne. Rzeczywiście mamy jakieś płynne ruchy kamery. Możemy też tutaj klawiszami 1, 2, 3 się przełączać, ale oczywiście jeżeli chcemy sterować z jakichś powodów, nie mamy na przykład joysticka i chcemy sterować samolotem klawiaturą, co oczywiście przy samolotach jest bardzo ciężkie i niepolecalne, to już lepiej używać myszki, no to minusem jest to, że ta klawiatura numeryczna jest przysłonięta przez FG kamera. I tutaj używanie klawiszy numerycznej na przykład 4, 5 powoduje mi nie działanie sterów, a przesuwanie kamery na przykład, tak? 8, 2, tak samo to nie jest teraz ruszanie wolantem, a ruszanie kamerą. Piątka chce mi się przełączyć na kamerę numer 5, czyli nie mam też ustawiania sterów w pozycję neutralną, bo piątka teraz mi ustawia kamerę numer 5. Także tutaj jest taki mankament. No i dla mnie oczywiście tutaj też latając samolotami nie jest to żaden wielki minus, no bo jednak klawiszy nie używam latając samolotami, ale na przykład w wahadłowcu kosmicznym to już jest mankament. Dlatego, że tam jednak używam klawiatury, bo latanie na przykład w orbicie, gdy jesteśmy na orbicie, lepiej jest używać klawiszy numerycznych do przesuwania czy obracania wahadłowcem w próżni.
No i też te przypisania klawiszy numerycznych będą też, no niestety też kolidowały z innymi ustawieniami, jakie mają porobione samoloty. Na przykład teraz jestem w samolocie Airbus A320neo Family. I tutaj, jak może wiecie, ten samolot też oferuje zmianę kamery poprzez klawisze numeryczne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i to tyle. Od 1 do 6. I w tej chwili właśnie, mimo że mam tą kamerę, ten dodatek FG Camera, mam tu zdefiniowane jakieś kamery, no to niestety ja nie mogę się przełączyć poprzez klawisze do tych moich kamer ustawionych w FG Camera, bo jednak tutaj pierwszeństwo, jak się okazuje, mają klawisze z samolotu. Może to i dobrze, może tak powinno być, ale z drugiej strony no psuje nam to działanie tego FG Camera, znaczy psuje, no psuje nam klawisze, nie możemy się przełączyć z klawiszy, możemy się przełączyć oczywiście klikając. Oj, tu już widzimy płynne przejścia, które oferuje FG Camera, teraz jesteśmy w trybie kamer FG Camera. No jak damy 4, 3, 2, 1, to już się przełączamy na te kamery oferowane przez samolot. Także tutaj wchodzimy w pewną kolizję. Dodatkowe utrudnienie jest też takie, że ten samolot, może go najpierw jeszcze uruchomię. No ten samolot, o tutaj mamy w okienku, jeżeli chcemy na przykład z klawiatury wpisywać tutaj do MCDU informacje, dane. Możemy wcisnąć ten przycisk do keyboard input i teraz możemy pisać sobie z klawiatury, co tam chcemy. Ale co się stanie, jak zacznę używać klawiszy 1, 2, 3? To teraz zaczyna mi działać FG Camera, a nie wpisywanie tutaj cyfr do okienka. Także jak dla mnie, ewidentnie trzeba byłoby tutaj wyciągnąć te skróty klawiszowe dla FG Camera, żeby to nie było 1, 2, 3, 4, a na przykład Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4 i tak dalej. Albo pod Shiftem, tak? Shift 1, to już kto co woli. Dlatego ja sobie też zmienię tą konfigurację w tym dodatku FG Camera, żeby móc przełączać się właśnie między kamerami, skrótami, na przykład trzymając też Ctrl, czyli Ctrl 1, Ctrl 2 i tak dalej. No i żeby to zrobić, znowu idziemy tutaj do tego pliczku FG Keyboard. No i odnajdujemy nasze klawisze od 0 do 9. I tu musimy przynajmniej dla klawiszów Ctrl dodać modyfikator mod CTRL. No niestety musimy to powtórzyć tutaj wszędzie dla każdego tutaj klawisza. Dobrze, mam już dodane do każdego klawisza od 0 do 9 mod control, trochę było klepania. Zobaczmy to teraz w Airbusie, jak to wygląda. Dobrze, jestem w Airbusie, zobaczymy sobie też tutaj, uruchomimy sobie na szybko. Tu już dam control 1, control 2 i już widzę, że przełączanie się ogólnie działa. Z kontrolem oczywiście, teraz między kamerami moimi z FG Camera. I jeżeli zobaczymy sobie teraz to okienko. Ok, dajmy toggle keyboard i teraz 1, 2, 3 i widzę, że już mi działa tutaj wpisywanie po prostu z klawiatury. Tak jak powinno, nie przełączam już kamery. No bo po prostu teraz to przełączenie działa z kontrolem, więc tutaj, no to też jest opcjonalne oczywiście, jeżeli to wam nie przeszkadza, nie musicie tego robić. Ja sobie jednak tego kontrola ustawiłem. No i jestem teraz w wahadłowcu kosmicznym i tutaj oczywiście też pomyślałem, że bardzo przyda się ten FG Camera, jako że tutaj wahadłowiec ma mnóstwo paneli, gdzie tutaj trzeba się często przełączać między nimi i no i tutaj pokonfigurowałem sobie już niektóre kamery dla wahadłowca, tutaj właśnie na przykład CRT zrobiłem, że od razu mi włącza też klawiaturę, to jeszcze sobie nie przyłączyłem, co mi na przykład już od razu ułatwia pisanie do tego ekranu. Niestety nie wiem, jak włączyć Keyboard New, tą klawiaturę drugą, ona jest z kolei inaczej zrobiona, bo ona jest zrobiona w skrypcie NASAL i jakby ciężko mi określić, jaką ona ma nazwę i czy w ogóle jakąś ma. Ta akurat klawiatura ma nazwę
keyboard. Po prostu. I to okno się otwiera. Tu sobie to skonfigurowałem. Ale ogólnie co mi się tutaj też podoba w tym FG kamera, to to, że po prostu mogę chwycić tą kamerę na zasadzie rozglądać się i teraz na przykład mogę po prostu wręcz chodzić po kokpicie jak w grze FPS, czyli po prostu mogę na przykład przejść do tych paneli, tak, rozglądać się w dowolną stronę, w jaką chcę, mogę przejść sobie tutaj na tył, na przykład do tych paneli i tutaj coś porobić, czy też właśnie przejść na przykład tutaj na dół i zobaczyć sobie te panele. Także tutaj jest o tyle fajnie, że właśnie można to wszystko robić tak jakby się grało w grę FPS. To jest no, bardzo ciekawe. Ale niestety też tutaj w wahadłowcu jest też pewien mankament, bo na przykład w tej chwili znajduję się na orbicie i chciałbym na przykład tutaj sterować silnikami strumieniowymi tego orbitera. Tutaj zobaczę, w jakim jestem trybie time shift rotate. Chciałbym się teraz obrócić. I teraz, jeżeli chciałbym się obrócić, no przeważnie robiłem to właśnie tutaj w wahadłowcu klawiaturą numeryczną. Dlatego, że to daje takie no dosyć dokładne sterowanie, tym bardziej, że można nacisnąć klawisz 5 i ustawić wszystkie te silniczki w pozycji neutralnej. A teraz, jeżeli chciałbym się obrócić klawiszem 4 czy 6, to po prostu kamera migania lewo-prawo. Więc tutaj jest troszkę właśnie z tym mankament. Mógłbym się obrócić używając klawiszy, ale musiałbym nie używać klawiszy numerycznych, a tych drugich klawiszy, gdzie mamy cyfry w jednym rzędzie podane. Jest to mniej wygodne, no bo nie mamy zwizualizowanych tak fajnie jak na klawiaturze numerycznej tych pozycji strzałek, w którą stronę chcemy się obracać, no ale tak, tutaj klawisz 4 tak oznacza teraz obrót i wciskam 4, ale już na tej klawiaturze, gdzie mamy rząd cyfr od 1 do 0. No i teraz tutaj to działa, więc tu jest troszkę z tym mankament, z tym FG kamera. No niestety tutaj zawsze są jakieś minusy, można powiedzieć, i niedogodności już w zależności też od właśnie statku, jakim chcemy sterować. Teraz dam 5 i po prostu zaprzestanę wszelkich obrotów. Oczywiście na to też by było rozwiązanie takie, że klawisze strzałek, no bo oczywiście tu chodzi o to, że strzałki mi teraz przesuwają kamerę zamiast działania silników. Moglibyśmy też przebindować te klawisze strzałek, tak żeby to działało, że na przykład trzeba użyć kontrol i strzałki do tego, żeby się przesuwać kamerą, a wtedy normalne strzałki by mi sterowały silnikami, tak samo wtedy by strzałki normalne na klawiaturze numerycznej też sterowały mi silnikami tego wahadłowca. No niestety to też nie jest do końca dobre rozwiązanie, no bo wtedy nie mógłbym się łatwo rozglądać i chodzić po kokpicie strzałkami. Bo no, trzymając kontrol i chcąc się rozglądać myszką, już to mi nie działa rozglądanie się. A jak puszczę kontrol, to rozglądanie się działa. Tak samo z shiftem, no żadne tutaj akcja shift, kontrol czy też alt. No kursor po prostu nie przesuwa kamery. Znaczy myszka nie przesuwa kamery. Niestety, no zawsze są jakieś mankamenty. Tu też widzę, że HUD mi się zmienił. Po prostu jest ten, tak jakbym był w widoku zewnętrzny, bo w kokpicie HUD był troszkę inny. I możemy to też zobaczyć, dam V. O, teraz jestem w cockpit view, ale to jest cockpit view domyślnie zrobiony dla tego wahadłowca z pominięciem FG kamera. No i teraz widzimy, że HUD jest taki, tak? Jest taki no pomniejszony, zminimalizowany. A jeżeli dam Ctrl 1, żeby się przełączyć na kamerę Commander, no to widzimy, że ten HUD też mi się zmienia. Jest taki HUD, który można zobaczyć normalnie we Flight Gear, ale tylko w widokach zewnętrznych, tak jak teraz. No także tutaj jeszcze nie wiem do końca, czy będę używał tego FG kamera w wahadłowcu. Z jednej strony fajnie jest mieć tutaj możliwość przełączania się między tymi wszystkimi panelami w bardzo fajny sposób, łatwy. No ale tak jak mówię, zawsze są jakieś właśnie plusy i minusy. No i tak wygląda FG kamera w wahadłowcu. Tutaj jeszcze warto wiedzieć, że jest tam, gdzie mamy ten FG kamera zainstalowany, mamy taki pliczek jak Default Cameras. I tutaj możemy sobie skonfigurować, jak ma wyglądać domyślna kamera. Tu na przykład możemy chcieć zmienić sobie domyślnie Field of View, czyli pole widzenia. Na przykład możemy sobie zmienić na 75. Ja sobie na przykład tak zmienię.
No i dzięki temu, jak zawsze będziemy tworzyli nową kamerę poprzez tam opcję Create New Camera, no to od razu będziemy mieli taki Field of View, czyli 75 zamiast 65. No dzięki czemu no, zmniejszymy sobie ilość klikania i konfigurowania tych kamer. Tak samo jeżeli chodzi o te prędkości, na przykład przesuwania kamery, prędkość obrotową, tutaj te konfiguracje myszy. Także tu wszystko możemy sobie podać to, jak ma wyglądać domyślna kamera. Warto o tym wiedzieć, że to jest właśnie ten pliczek Default Cameras, który właśnie zawiera te wszystkie dane do każdej nowej kamery. Kolejna rzecz, którą warto wiedzieć, to gdzie zapisywane są ustawienia naszych kamer dla każdego samolotu. Tutaj musimy iść do folderu użytkownicy, czy tam users po angielsku, nazwa twojego użytkownika, updata, roaming i tam jest flightgear.org. I tu musimy iść do katalogu aircraft data. I tu stworzy nam się katalog FG Camera. I tu mamy poszczególne samoloty, na przykład naszą Cessnę. I tu znajduje się właśnie konfiguracja kamer dla Cessny. To też możemy sobie podejrzeć, możemy ten pliczek sobie też zedytować po prostu ręcznie, jeżeli wiemy co robimy. Tu jest no całkiem sporo tego. Każda kamera, jej pozycja i tak dalej, jej opcje. Wszystko jest tutaj zapisywane. Także jeżeli chcemy wyczyścić konfigurację tak tego FG Camera dla danego samolotu, to po prostu wystarczy usunąć folder z danym samolotem i będziemy mieli przywrócone domyślne ustawienia kamery, FG Camery. Także teraz zobaczmy sobie ten drugi dodatek, który został sforkowany i nazwany jako wersja 1.3. Także ja tutaj te ustawienia kamery, jakie mam teraz, sobie zmienię nazwę tego katalogu jako backup, powiedzmy, tak żeby mi ten nowy dodatek z wersji 1.3, który zaraz zainstaluję, nie podmienił mi tutaj nic, żeby przypadkiem coś się nie spsuło. No i teraz, jak pokazywałem tutaj w tym dodatku od Sławka, mamy dwa forki. Klikamy tutaj na to i weźmy sobie ten fork, bo wiem, że on działa od GIS PDA i pobierzmy to sobie jako zipa. Zapisz. Ok, on ma taką samą nazwę, on mi się tutaj nazwał jako 1. Rozpakujmy to. Może tak i dopiszmy niech to będzie nazwa tego użytkownika. Ok, i teraz takie coś musimy przekopiować na przykład. No nie musimy, ale sobie przekopiowuję do mojej dokumenty FlightGear Addons, no bo tutaj chcę wtrzymać wszystkie dodatki do FlightGeara. Ja to sobie nazwę na przykład FG Camera. Niech będzie, że to jest to V1.3. No i teraz to sobie wrzućmy do FlightGeara. Czyli teraz wejdźmy w dodatki. To może na razie całkiem usunę. I tu wchodzimy w addons i wskazujemy ten nasz folder. OK. I może zobaczmy domyślny ten samolot. Niech będzie Cessna. Jesteśmy wczytani. Tutaj widać od razu, że pokazują nam się jakieś kontrolki. Oczywiście one powinny służyć do przełączania się między kamerami. Zobaczmy teraz widok FG Camera. Rzeczywiście jest i coś się nam wczytało. Mamy właśnie okienko dialogowe, tylko ono jest, jak widzimy, już inaczej zrobione. Wszystko mamy w jednym dużym oknie dialogowym. Nie mamy już tutaj żadnych pomniejszych okienek. Może komuś takie coś przypadnie do gustu. Mnie osobiście nie, dlatego że to zajmuje bardzo dużą ilość przestrzeni. Oczywiście też dodano tutaj przezroczystość, co może się też komuś podobać, bo nie zasłania mu tak mocno widoku, ale no ale też nie mamy opcji, żeby wyłączyć tą przezroczystość. Musielibyśmy znowu grzebać w plikach tego dodatku i to zmieniać. Co też widzimy, to to, że nie mamy żadnej kamery na liście. Nie mamy nawet kamery default. Mimo, że tutaj jesteśmy w jakiejś kamerze. No, ona się nazywa default, ale nie ma jej na liście, nie wiem czemu. Także ja dodam sobie na przykład teraz kamerę. Tu mamy do wyboru trochę inne kamery, mamy tylko cockpit kamera, aircraft kamera i kamera świata. Dajmy sobie cockpit kamera, dodaj, mamy new kamera. Dobra, tu dajmy sobie, że to będzie pilot.
Tu co ciekawe, mogę dać, nie muszę dawać tabulatora, od razu mogę dać store current position i ten save zmiany kamery mi zadziałał. Co było mankamentem w poprzedniej wersji? Trzeba było wciskać ten tabulator nieszczęsny, a tutaj to działa od razu, co jest na plus. No i teraz jestem, okej, jestem w widoku pilot. To dajmy sobie teraz drugą kamerę. Niech to będzie radio. My teraz dla radia chcemy tutaj ustawić sobie radio. Tu też zauważyłem, że właśnie od razu działa mi kamera, obracanie kamery prawidłowo, czyli ruszam w lewo, kamera idzie w lewo, a nie w prawo. Także tutaj też to naprawiono. No i oczywiście działa dodawanie chyba kamery, to też zaraz zobaczymy. Jeżeli zmienimy sobie pozycję kamery, tak, widzimy, że pozycja kamery jest pamiętana w poprzedniej kamerze. Czyli tutaj nie trzeba tego fiksować, co robiliśmy w tej poprzedniej wersji. No, może tu się jeszcze przybliżę. I save current position. Tu widzimy, że to wolniej się przesuwa, bo oczywiście mamy tutaj domyślnie ustawione jako 2 sekundy na transition time. Wrócę na sekundę. Dla mnie to jest za wolno. A tam chyba stora nie dałem. Ale dobra, nie trzeba było, działa. OK. Także to nam działa. Niestety nie działają nam klawisze. Klikam 1, 2. Wyświetla mi się jakieś default tylko. Czyli w jakiś sposób tutaj niestety zepsute są klawisze do przełączania się między widokami. Co tu już jest dla mnie sporym wadą i mankamentem tego dodatku. Przynajmniej tej wersji. I też, jak widzimy, nie działają nam te strzałki, które powinny, jak nie mam, przesuwać, znaczy przełączać się między kamerami. Także to też nie działa. Tutaj jest coś właśnie zepsute, bo teraz nam pokazuje kamerę default. Zamiast tych kamer, które my sobie ustawiliśmy tutaj w okienku. Tak, już nie mam kamery default, mam pilot i radio. No niestety, to sprawia, że przełączanie kamer działa tylko klikając tutaj w tym okienku. Co z kolei powoduje, że to okienko jest zbyt duże, żeby je tutaj trzymać na widoku. Nie wiem, może trzeba by to jakoś ukrywać, chociaż teraz... może jakoś tak by trzeba było latać. No nie wiem, trzeba by jakoś kombinować, żeby to było jakoś używalne. No poza tym mamy chyba takie same opcje, jakie mieliśmy w poprzedniej wersji. Też mamy pokazywanie okna dialogowego, pokazywanie panelu. Chociaż tu akurat nie działa to pokazywanie panelu. Nie, może trzeba zapisać. No nic, pokazywanie panelu 2D nie działa. Także są tutaj inne rzeczy zepsute, jak widać. Mamy też jakiś FG Cursor Group. Grupowanie kursorów. Nie wiem, co chodzi. Patrz na... Tylko właśnie na co. Jakieś śledzenie głowy. No i też mamy takie same konfiguracje jak ten Dynamic Head Movement. Tak, tu troszkę to pogrupowano. Dodano jeszcze opcję Roll, czego nie było wcześniej. Tu widzimy, że te suwaki są już jakoś ustawione domyślnie, czego nie mieliśmy w poprzedniej wersji. Na jakieś wartości. Okej, zapisz to. I mamy też Random Camera Movement. Czyli te nasze generatorki do poruszania, tu jest jakiś import. No i niestety tutaj nie mamy importu żadnego, także musielibyśmy sobie tutaj wszystko chyba sami pokonfigurować. Nie wiem, czemu usunięto tamte. No jak ja widzę te wszystkie opcje i mam to konfigurować, to po prostu mi się odechciewa, ale jak ktoś ma czas, można się w to bawić. Chociaż nie wiem, czemu mi tego checkboxa nie trzyma zapisanego. Co się stało? Wejdę w config, dam back. Checkbox znika. I co, ta opcja wtedy nie działa. Coś tu jest znowuż nie tak. No i mamy kopiowanie kamery, mamy też usuwanie kamery, mamy też strzałki down, up, żeby przesuwać pozycję kamer, także to też jest i to działa. Tutaj mam też options i tutaj mamy ciekawą opcję Enable Mini Dialog. To jest chyba to.
czyli właśnie taki mini dialog do przełączania się między kamerami. Można też dać auto hide, ale czy to się ukrywa? Nie. Mamy prosty albo sloty. Niestety nie ma tych slotów. Tutaj mamy, że opcje wymagają restartu aplikacji, niestety. Ale ja włączę te sloty, zobaczę, czy tymi slotami będzie się dało przełączać między kamerami. Czego nie da się z klawiatury i z tych opcji. Dobrze, zrestartujmy. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Widzimy, że są te... Tak, są te sloty. 1, 2 i nie działa. Ciągle default. Ok, jeżeli znowu byśmy chcieli to przywrócić do działania, trzeba by znowu dłubać tam w plikach konfiguracyjnych i szukać tych błędów i je naprawiać. Ja już tego nie zrobię, dlatego że jednak chyba nie będę korzystał z tej wersji 1.3, bo to, że jest to takie duże okno, nie przypadło mi do gustu, to raz. No dwa, że dużo rzeczy też tu jednak nie działa i trzeba by je szukać i naprawiać. No chociaż ma swoje też pewne może zalety, to, że właśnie mamy ten mini dialog, który mógłby być pomocny w przełączaniu się, ale jakby skróty klawiszowe działały, to też jest to ok. Ten mini dialog może nie jest aż tak potrzebny. No nic, jak widać tu też mnóstwo innych rzeczy nie działa, także ja tą wersję 1.3 zostawię w spokoju, poprawię tą wersję od Sławka i dam forka na swoim GitHubie i podlinkuję to pod ten odcinek. Także to tyle będzie, jeżeli chodzi o ten dodatek FG Camera. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć Wam!